Jęki Walenia to program komediowy. Może zawierać przekleństwa, kontrowersyjne żarty i alarmujący brak kompetencji w tematach, które porusza. Wypowiedzi prowadzących nie reprezentują w żaden sposób stanowisk firmy Eleven Beat Studios ani firmy Artifex Mundi. I tutaj puszczasz hymn Islandii, którego nie znałeś wcześniej i okazuje się, że w słowach jest jemy walenie codziennie. Jakie są pyszne. Te stwory. Damn it! Kapitanie! No jęki walenia! Ziemia na horyzoncie! Ahoj! Co naprzód? Cześć, Rufus. Cześć, Vincent. Pięknie wyglądasz, Rufus. Ty również, Vincent. Jak młody nazista. Why? Nie wiem, o co ci chodzi. Nie mam żadnych opasek. Przyszedłeś na ostatni odcinek, na 12 odcinek Jęków Walenia. Przyszedłeś opitolony. Doskonale. Jesteś piękny. Jesteś pięknym młodym mężczyzną. Nie wiem jak to odebrać, bo tu mi mówisz, że jestem piękny, ale tutaj gdzieś jednak pojawił się wątek nazisty i... Ej, come on, naziści to byli najlepiej ubrani żołnierze w ogóle, ever. Tak. I tego nie można im odjąć. Świetny początek podcastu. Cudowny. Więc tak, już zaspoilowałem trochę, że to jest ostatni odcinek, ale nie dlatego, że się zawijamy albo coś związanego z nazistami, tylko to jest ostatni odcinek sezonu, pierwszego sezonu. Ponieważ wchodzimy w taką formę i to nam też zaproponowali koledzy i koleżanki z podsłuchane.pl, ale też tak pomyśleliśmy, że przydałaby się jakaś taka wakacyjna przerwa. Mhm. Prawdopodobnie to będą jakieś 2 miesiące czy coś. Zobaczymy, przegadamy. Ale w tym ostatnim odcinku mamy coś pewnie dla naszych słuchaczy. Mamy coś? Mamy coś, chyba tak. Chociaż... Wiesz jak to jest, nie? I oni też wiedzą jak to jest. Nie jesteśmy nigdy przygotowani, a ten odcinek to w ogóle jest jakiś taki pic na wodę i nie wiem za bardzo, ale... Szczególnie, że chyba postanowiliśmy sobie, że będzie takim chilloutowym odcinkiem, nie wiadomo o czym. No, ja nie mam o to spiny i myślę, że spoko. No to wiesz co, może ja zacznę, bo a propos przerwy i robienia lepszych rzeczy po przerwie. Ale czy na pewno lepszych? Odpaliłem po raz pierwszy w życiu, kupiłem sobie za ciężkie pieniądze No Man's Sky. Mhm. Pewnie wszyscy kojarzą ten tytuł, bo narobił trochę szumu, nawet jeżeli ktoś nie grał w tę grę, to wyszło 2 lata temu i trochę ludzie wieszali na niej psy. To jest tytuł od Hello Games. Takiego studia, które podpisało bodajże z Sony chyba umowę na takiego indie triple A, mhm. gdzie dostali trochę hajsu, żeby zrobić grę o eksploracji w kosmosie i podróżowania po nieskończonej ilości światów, ponieważ jest to gra oparta na proceduralnym wytwarzaniu kontentu ze wzorów. No i nie była zbyt cieple przyjęta, bo ten kontent był różny i z tego co słyszałem, bo nie grałem wcześniej, sprowadzało się to do robienia tych samych rzeczy na tych samych planetach z różnymi skinami i nudą i bez multi i w ogóle takie mało znaczące rzeczy prócz latania stateczkiem i chodzeniu po skałach. No i teraz wchodziły przez te 2 lata jakieś różne update'y. Wszedł update wcześniej, chyba rok temu, z budowaniem baz i w ogóle jakieś takie nowości. No i ja teraz sprawdziłem z tym, jak weszło No Man's Sky Next. Tak się nazywa ten big update i właściwie dostałem tą paczkę, podstawkę plus te wszystkie dodatki z 2 lat i teraz ten najnowszy. I odpaliłem i grałem sobie w sumie, nie wiem, z 8 godzin, co nie jest super dużo na tę grę, bo ona jest taka grindowa mocno. I ja ogólnie nie gram w takie Minecraft-like survival jak to nazwać? No tak, eksploracyjno-survivalowo-craftingowe gierki. No pięknie to ująłeś. Ja nigdy w nic takiego nie grałem, cały czas czekam na Subnautica, aż wyjdzie na konsolę.
I w sumie to wciąga jak crack cocaine, po prostu, wiesz, nie mogę się oderwać i myślę tylko, żeby sobie iść pograć. A z drugiej strony, jakie to jest cholernie puste i głupie. I wygląda jak gra z PlayStation 2 trochę nieraz. I ten, Boże, ten generowany content... Dobra, od początku. Spokojnie, Vincent, napij się wody. Odpaliłem grę i od razu zginąłem. Bo... Obudziłem się na jakiejś radioaktywnej planecie. Później się okazuje, że taki jest początek w ogóle No Man's Sky, że się budzisz na jakiejś oblodzonej planecie, gdzie masz, wiesz, musisz sobie naprawić skafander albo, albo właśnie jakieś napromieniowanie i za drugim razem się tego nauczyłem, że muszę pozbierać rzeczy i w ogóle, także spoko. Ale o ile tutorial, wiesz, pokazuje, co masz po kolei połączyć i przynieść w ogóle, to on nie mówi ci tak naprawdę, czym jest ta gra i jak to wszystko rozwinąć. W sensie, jak słuchasz jeszcze tutoriala, to on jest, na początku cię prowadzi za rączkę, a później pokazuje ci, jak to ująć, kontekstowo rzeczy, w sensie, o, masz to, to teraz połącz to i to, żeby osiągnąć to, ale po cholerę mam to robić, jakby... mam wrażenie, że łatając tę grę dodawali kontentu i łatali ją na szerokość, a nie dopracowywali to, co było. I myślę, że to wrażenie jest współdzielone też przez większość odbiorców, którzy czekali na to, bo jak wrzucili multiplayer, to to jest co prawda, z tego co słyszałem, bo nie grałem na multi jeszcze, jakieś takie chodzenie wspólne w max 4 osoby i trzeba zaploadować jakąś bazę, żeby się pojawiła gdzieś i w ogóle trochę jak taka wymiana domkami z Simsów. Też jest bardzo zbugowany tam system robienia razem questów i w ogóle, że wiesz, jedna i druga osoba musi ją, ten sam quest jakoś podnieść i to się crashuje i w ogóle nie jest zbyt dopracowane. Jak ja widziałem te kreatury, które chodzą, już dochodzę do tego jakby core'u tej gry, który był od początku, bo on też nie został w jakiś znacznie sposób poprawiony z tego, co widzę, to są takie abominacje chodzące, wiesz, nie wiem, czy pamiętasz ten filmik z porównaniem z muzyką Jurassic Park z tymi dinozaurami, z tą florą, dokładnie, i później ten shitty flute po prostu i ten jakiś taki kill me! Jakże tak to wygląda, naprawdę jest strasznie, ale z drugiej strony mam, wiesz, jakiś... manipulator terenu i mogę minować sobie złoża miedzi i w ogóle i chodzę i skaczę i latam stateczkiem, strzelam do asteroid i to jest coś, co wciąga, ale mam wrażenie, że po 8 godzinach gry nie powinienem tego cały czas tak robić i jak wiesz, jak pytam kogoś albo zaglądam gdzieś na choćby Reddit, to no nie powinienem, ale jak mam się nauczyć tego właściwie, co mam robić, jak gra mi tego nie mówi w odpowiedni sposób. Okazuje się, że ten plecaczek, który ma swoje sloty i statek, który mają swoje sloty, to żeby na przykład zrobić upgrade jakiegoś systemu, na przykład twojego guna, nie? Jakiejś opcji na przykład minowania, to musisz kupić sobie taki preset jakby, patch do niego, ulepszenie, i musisz poświęcić jeden slot na to, jeden z cennych slotów na wszystkie inne minerały i ja tak chodziłem, wiesz, cały czas z zawalonym plecakiem. Okazuje się, że jest przegródka osobna gdzieś tam na jakieś sloty technologiczne do ulepszania czy coś, nie? Jakby nikt ci tego nie powie. Ten design w ogóle ras i sprzętów i w ogóle to jest takie space opera z lat 30. Może nie 30. Tak, ta gra ma taki retro design. Może ale ona w ten sposób się chciała wybronić, nie? Trochę. Ale to jest retro design tak niechcący chyba przypadkiem. I to jest taki... taki z takiej okładki podrzędnego czytadła, a nie taki, wiesz, porządny retro design, jak masz na myśli, nie wiem, Blade Runnera, że zrobi to dobrze, nie? I to strasznie odstrasza. W ogóle widok TPP został dodany z tym update'em, dlatego, że możesz grać teraz multi z kompanami i tam dodali... zmianę wyglądu i w ogóle. No a żeby sobie zmieniać wygląd i żeby później się z tego cieszyć, to powinieneś widzieć swój tyłek. I coś takiego dodali. Ja sobie przyłączyłem z powrotem na FPP, tak jak na początku ludzie grali. I nie wiem. Z jednej strony mi się nie chce tego wszystkiego uczyć, bo mam wrażenie, że wiesz, że to jest gra, która nie potrzebowała tylu takiego grubego podręcznika, jak ten 4 razy E, nie? Te gierki. W sensie Explore, Expand... 4X.
4X, dokładnie. Mhm. Bo nie była taka skomplikowana i faktycznie ona nie jest jakaś super trudna, ale jest tyle tych pierdolników i tych połączeń między rzeczami, o których ci nikt nie powie, że chyba muszę wejść na jakąś wiki i poświęcić czas w ogóle, żeby w to mi się jakoś fajnie grało i się tego wszystkiego nauczyć. Nie wiem, może powinienem jej poświęcić jeszcze więcej czasu, ale myślę, że te 8 godzin, po których się czuję dalej zagubiony i sobie tam dłubię młoteczkiem, wiesz, i uderzam w skałę i tam nie wiem co robię i po co i latam z planety na planetę, nie wiem, czy tak powinno być. Bo ja mam trochę takich gier za sobą, akurat w No Man's Sky nie grałem. Ale wiesz, ja mam 300 godzin w Terrarii nabite, tak? Okej. I jakieś 150 w Starboundzie. Więc to, co opowiadasz, brzmi znajomo, bo zazwyczaj w tych grach masz taki learning curve typu uczysz się czegoś i jest fan na początku, bo tutaj zetniesz drzewo, z tego drzewa zrobisz stolik i jest fajnie. Na tym stole możesz zrobić nowe rzeczy i to jest wszystko spoko. I rozwijasz tam, nie wiem, te wszystkie skille, rozwijasz swój domek czy swój statek, zależnie od gry. Ale jest taki moment, że dobijasz do ściany, bo nie wiem, na tyle otwiera się świat, albo na tyle robią się skomplikowane te jakieś craftingowe opcje, że albo musisz bardzo ćwiczyć tą metodą prób i błędów, jeżeli jesteś w gimnazjum i ciągle masz bardzo dużo czasu, albo musisz otworzyć Wikipedię i przeczytać, jaki jest przepis craftingowy na daną rzecz na przykład i coś wytworzyć i w ten sposób sprogresować coś do przodu. Okay. I to jest chyba... W DeForest miałem to samo zresztą. Czyli chcesz powiedzieć, że to jest cecha gatunku jakby i może to nie są gry dla mnie. Ale to jest trochę śmieszne, bo to brzmi jak wada designerska, którą próbujemy wytłumaczyć jako cechę gatunku. Tak, tak. Właśnie dlatego jestem tak trochę wkurzony, jak o tym mówię, nie? Bo jak rozumiem, jak sobie wyobrażam, te gry powinny bazować na tym, że samemu budujesz sobie swoją historię, że twoja historia jest wyjątkowa, bo ty spotkałeś to, to i to, komuś innemu wygenerowało się co innego i w ogóle nie ma porównania i zupełnie, wiesz, masz całą piaskownicę, w której możesz się babrać, bawić i możesz sobie nawet roleplayować i gadać do siebie, jakim zajebistym jesteś kosmicznym podróżnikiem i ekstra. I na przykład ja miałem taki moment, ale on był na bank wyreżyserowany, gdzie wiesz, miałem po raz pierwszy na przykład, to jest jeden z takich, co zapamiętałem, po raz pierwszy minować gdzieś tam jakieś złoża i wiesz, był taki kanion jakby, do którego wszedłem. Zaczynałem minować ten kanion i tam, wiesz, zebrałem te złoża, zrobiła się jaskinia i nagle dostaję ostrzeżenie z systemu, że zbiera się na burzę, a na tej planecie są super wrzący jest deszcz, nie? Taki super gorący i ten skafander długo nie wytrzyma. No to wiesz, kopię dalej ten tunel, tą jaskinię, schowałem się w niej i z tej jaskini widzę, jak po prostu pada ten deszcz, jak paruje, jak w ogóle jest gorąco i tak, o kurde, to był fajny moment, nie? Tak wiesz, ledwo zdążyłem, tak okej, to teraz czekam, wiesz. Jeszcze brakowało ogniska do rozpalenia i jak wszystko minęło, to mogłem wrócić do statku. Ale tak jak mówię, to była gdzieś tam pierwsza, druga planeta i mam wrażenie, że to było połączone z tym tutorialem kopania, bo masz tunel, to teraz się schowasz, nie? I to była ta scena i mam wrażenie, że mało jest takich miejsc, gdzie naprawdę coś takiego epickiego na skalę tej space operowej podróży po kosmosie się będzie tam działo. I trochę mi szkoda. Wiem, że tam są jeszcze jakieś inne systemy, pewnie nasi słuchacze, którzy znają tę grę, to dobrze teraz, wiesz, przeklinają i machają głową, tak wiesz, że, co ja tam wiem. Bo słyszałem, że są fregaty, które możesz wysyłać, jak wiesz, jak najemników, jak swoich asasinów, wiesz, w Assassin's Creed'zie na przykład gdzieś tam i wracają z towarami, z jakimiś rzeczami, że to jest bardziej skomplikowane. Ale nadal, to jest jakby rozwijanie na szerokość, a nie dopracowywanie gry, nie? I tak można sobie to usprawiedliwiać. O, dodaliśmy tam coś innego i tu masz świecące coś tam, ale czy to jest fun? Nie wiem. Może faktycznie powinienem teraz mieć wakacje od szkoły i nakurwiać w No Man's Sky i bym się dobrze bawił i cieszył z tego. Może tak. Ale nie wiem. Natomiast, jeżeli jeszcze dopuścisz mnie do głosu, to mam coś innego kosmicznego, epickiego, co się udało. I to jest super. I bawiłem się obłędnie z tym. I to nie jest gra. To jest serial, który oczywiście jest dostępny na Netflixie, który nas nie sponsoruje w żaden sposób. Ale powinien, dokładnie. Słyszysz to, Netflix. To jest Final Space. Final Space to jest serial animowany, od którego nie chciałem oglądać. Bo widziałem trailer. A mi się w końcu niestety nie udało. Okej. Widziałem trailer i mnie zupełnie odstraszył, bo wyglądał jak Family Guy w połączeniu z Futuramą, ale w taki zły sposób, takiego knock-offu, wiesz, takiej podróby. I takiego humoru rubasznego, wiesz.
z takim wymuszonym śmiechem jak z puszki i pierwszy odcinek trochę taki był i tak nie, dobra, to nie wygląda jakoś super fajnie, to nie jest mój typ komedii, jestem super mocno wymagający, jeżeli chodzi o komedię, a to jest serial stricte komediowy. No i nie będę się na tym dobrze bawił. I kumpel z pracy mnie namówił, żebym dał mu jeszcze szansę. Jak bardzo ten pilot jest nieadekwatnie jakby zbudowany co do całości, mimo tego, że to jest serial, który nie jest jak Family Guy czy Futurama, taki proceduralny właśnie z odcinka na odcinek, jest jakiś tam temat i są śmieszne rzeczy, a Family Guy to w ogóle jest zbiór gagów razem zszytych. Final Space to jest jakby od samego początku do końca jedna historia, taka wiesz, konsekwentna. To ten pierwszy odcinek to jest po prostu jakaś padaka, więc tak, polecam mu dać szansę, zobaczyć dwa odcinki i później zdecydować. Gra tam David Tennant, głównego bad guy'a, czyli Doctor Who, i jest świetny w tym. W ogóle voice acting jest niezły, chociaż ten Gary, który jest głównym bohaterem, jest taki mocno pretensjonalny i wkurwiający, ja go bardzo nie lubię jako postać, ale jest tam cała galeria fajnych takich bazujących na tropach popkulturowych też postaci i one są spoko właśnie. No i cała ta historia i poziom animacji i to, że to jest wszystko zamknięte, jako sezon ładnie wiesz, w 10 odcinkach, w ogóle jest przez stację TBS robione i wykupione przez Netflix po jakimś czasie, czekaj, teraz mamy początek sierpnia, on wyszedł jakoś styczeń, luty, tak mi się wydaje, więc szybko go dosyć wrzucili. I w 2019 ma wejść drugi sezon. I to jest, jeżeli szukacie czegoś takiego kosmicznego, z takim trochę retrofilem, w sensie Space Police, nie wiem, trochę takiego Marvelowego kosmicznego może w tym znaczeniu, trochę Star Treka, bo jest Federacja, trochę Gwiezdne Wojny, bo są śmieszne, takie ludki w ogóle, ale w takim, raczej te wszystkie rzeczy z lat 70-tych, 80-tych, w takiej śmiesznej, kreskówkowej formie, to zobaczcie, bo jest naprawdę ekstra. Ja nie mogłem się doczekać, jak się skończy, zwłaszcza, że tam jakieś, wiesz, wchodzą podróże w czasie i inne rzeczy takie, gdzie mogli to zjebać, to tego nie zjebali. W sensie, ja zobaczyłem, wiesz, końcówkę i byłem taki, okej, dobra, spoko, to czeka nas na ten sezon. Czy jako relatywny fan Futuramy mimo wszystko powinienem sięgnąć? Powinieneś, ale musisz się przygotować, że to jest serial do piwa, który nie bazuje na tym, że opowiada na przykład żart o fizyce kwantowej, na przykład, nie wiem, wyścigów koni czy coś. I to nie jest ten rodzaj absurdalnego humoru, takiego mocno nerdowskiego, tylko takiego straight in your face. Takiego humoru bardziej jak nowe Star Treki Abramsa. Taka bardziej przygodówka. Bardziej przygodówka, zdecydowanie bardziej przygodówka. Brzmi... Ten porównanie ze Star Trekami Abramsa to jest chyba dobre porównanie. No to brzmi idealnie. Okej. Szczerze powiedziawszy. Ale... Zobaczcie Final Space, jest spoko. Czy wyszło już... ta średniowieczna fantasy Futurama, w sensie Enchanted? Od Mata, tak, od twórcy Simpsonów. I to jest fantasy... Widziałem trailer i trailer wyglądał trochę dziwnie, bo on jakoś dziwnie łączył trochę techniki tą rysunkową płaską z tą 3D i to nie do końca pykło, mam wrażenie. To jest Disenchantment? Disenchantment. Tak, Matt Groening, czyli właśnie twórca Futurama i Simpsonów. No i wygląda to klasycznie, w sensie wszystko jest w stylu Futurama i Simpsonów rysowane z tymi oczkami, tymi rejkami, noskami w ogóle. Ale faktycznie jest to jakby nową technologią robione i są to zmiany planów, jakieś karoce w 3D i w ogóle wszystko. Wygląda na bogato i wygląda jak fabuła, która ma mieć ten początek i koniec, a nie właśnie odcinki o, wiesz, o magicznych elfach, hahaha, pośmiejmy się. Nie wiem, wiesz co, nauczony tym teraz, że ten Final Space mi odrzucił po trailerze, to dam temu szansę, ale jeszcze nie wyszło, z tego co widzę. Ale jakoś teraz ma wychodzić, jeśli kojarzę. Chyba w sierpniu nawet. I to też jest Netflix. Tak. Nawet sobie wejdę na Twitterka, bo to jest podpięte w newsie. August 17. O. Samą porę. Samą porę, spoko. Akurat jak się skończył Final Space. Nie będzie zaraz po premierze. No tak, to zobaczycie pewnie na naszych wakacjach. Okej, to są te dwie rzeczy kosmiczne. Ty coś masz, Rufus? Ja mam straszną biedę.
Masz biedę. Ja prawie nic nie widziałem. Wydaje mi się, że widziałem jeden film i to był Flatliners. O Jezu, Linia Życia, polski tytuł. Ta nowa wersja z Ellen Page. Kiedyś widziałem tą starą, a teraz widziałem nową. To jest film, który opowiada o tym, że banda lekarzy robi sobie tajny projekt, w którym zabijają się, ale się potem szybko... Chcę użyć określenia wskrzeszają, ale no, reanimują, to mam na myśli. Respią się. Tak, respią się. I w ten sposób chcą zbadać to doświadczenie bycia martwym przez tą śmierć kliniczną, tak? I to im odblokowuje jakieś tam skille i wizje i tak dalej. Już oryginał nie był fenomenalnym filmem, ale miał ten swój taki retro klimat filmów z lat 80. i tak dalej. Tam grał Sutherland, wtedy młody, i tak dalej. I to jest fajne, bo Sutherland teraz też gra w tym nowym, tylko że gra jakiegoś profesora. Ale tak. Jest fajne nawiązanie, ale film nie jest dobry. W sensie już go trochę wyparłem nawet z pamięci, co nie jest. Czyli kefir mu nie pomógł. No, nie. Niestety nie. Więc tylko to widziałem, dosłownie. Ale on jest horrorem, nie? Nie, tak to nie zupełnie wygląda. Nie jest horror. Jak to nie jest horror? Jest opisane jako horror. Gdzie? Na Filmwebie? Na Google. Plakat jest taki straszny, że tam w się ogóle, rozwijają. Nie, to nie jest krzyczał. Horror w ogóle, nijak. To jest co najwyżej... Mam trochę słabość do Ellen Page, thriller. Nie wiem, czy zobaczyć, czy nie. No, jest tam jej trochę. Ale nie jest to jakaś super rola, ani nie ma też tam super ról innych aktorów. Ten film... z momentami dziwaczni. Są jakieś takie sceny, że oni na przykład gdzieś jadą samochodem tak szybko, bo im się odblokował skill jeżdżenia jak w Need for Speedzie czy cokolwiek. I to jest tak źle nakręcone, jak taki teatr telewizji po prostu. O nie. Tragedia. Więc już, jeżeli ktoś chce poznać ten motyw, to polecam oryginał, bo to przynajmniej jest jakiś tam, powiedzmy, klasyczny film już. Dobra, kiedy oglądałeś oryginał? Bo jeżeli w 1990, to pewnie nie pamiętasz go dobrze i może też ssać jeszcze bardziej. Nie no, oglądałem go niedawno. W sensie tak rok temu oglądałem oryginał. A, okej. Dobra. Nie jest super, ale jest stanowczo lepsze. Nie no, to fajne porównanie masz tak na bieżąco. Ale tak to poza tym chyba nic. Tylko podrzuciłeś mi jakiś demagier, Vincent. Ja nie wiem, czy jest 98 rok, że co, wysyłasz mi płytę z CD, jak żebym ograł jakieś demka. Jest w folderze bonus. Są tam jeszcze tapety fajne. Tak, wiem, mam na pulpicie już. Spoko. Ustawiłem. Więc grałem w... Przypomnij mi tytuł. Pus. Grałem w Pus, która wydaje się być sequelem do Nothing. Zupełnie nie. Ma ten sam klimat, tylko że jest o kotach i jest. Ma wręcz podobny goal. Jest na maksa vaporwave'owa. To ja mam takie pytanie, bo ty masz Maca, nie? Tak. Czy to znaczy, że tylko takie gry wychodzą na Maca i dlatego jesteś, nie wiem, tak ograniczony do takich tytułów? Dlatego Nothing ci się podobało? Nice. Sam jesteś ograniczony. Nie, ten puls znalazłem gdzieś w jakimś artykule, gdzieś w jakimś newsiku. Ja akurat odpaliłem sobie w pracy, po pracy, żeby zobaczyć i wszyscy, wiesz, staliśmy teamem i patrzyliśmy na to i kiwaliśmy głowami z niedowierzenia. Klimat jest niesamowity, więc tak, to jest, tak jak porównałeś to do Nothing, to polega też na podobnym faktycznie zadaniu, czyli mamy labirynt, ścieżkę i trzeba jak najszybciej, właściwie nie jak najszybciej, jak najzręczniej z różnymi modyfikacjami doprowadzić małego kotka do końca i to trochę przypomina, bo to jest 2D i top down, a nie 3D tak jak Nothing i trochę to przypomina te takie gierki, ten przewód, taki drut pogięty z podłączony do prądu z tym takim, co przekładasz tą pętlą. Tak. No i wszystko fajnie, ale to jest pojebane, to jest tak kwasowe i to jest super kwasowe. W ogóle ci się nie podobało? W sensie uważam, że jest dużo lepszą grą niż Nothing. Bo autentycznie grałem w to demo i tam nie skończyłem pierwszego świata, więc spróbowałem jeszcze raz, bo tam jest ciekawy system. Ja myślałem, że skoro jest pierwszy świat, to po kolei levele będą zawsze te same, żebym mógł je wymasterować. One są randomowe, ale są dostosowane chyba do... Czyli zawsze pierwszy poziom na przykład będzie dość prosty, ale może być różnym prostym poziomem. Tak, są do kurwy uczenia dostosowane. Tak. I zawsze, i chyba skończyłem na 9 z 10, czy w każdym razie na przedostatnim i to już był taki hardcore. I sądzę, że potem się kończy demo, ale potem już stwierdziłem, że nie będę na to tracić czasu, bo gram już teraz tylko w powolne gry strategiczne i gry popularne i już nie mam skilla.
Nie no, jest stanowczo lepsze moim zdaniem niż Nothing, i, ale klimat jest podobny. Tak. I jest to grywalne, tylko że wątpię, żeby to było coś do jakiegoś turbo polecania. Nie, nie, to jest taka element komediowy naszego podcastu. To boki zrywać. Tadeusz Drozda poleca. Ale grałem też w drugie demo, które mi wysłałeś. Tak, to fajnie, bo ja nie. Na drugiej płycie. Ale mam zamiar kupić tę grę, a najpierw... Z cybermechy. Dobra, to sprzedaj mi to, albo odradź. Bo mówisz o Yoku's Island Express. Tak. Bardzo miło się zaskoczyłem. No? Bo znałem grę tylko z tytułu i ze screenshotów i stwierdzałem, platformer. Nigdy nie przeczytałem, o czym to jest. A to jest pinball w sumie, nie? A to jest platformer, którego wszystkie mechaniki związane ze skokami bazują właśnie na pinballu. I jest wykonany, przynajmniej tyle co grałem, te 20 minut, jest wykonany w punkt. W sensie wielki szacun za level design. Bo fajnie jest projektować levele w Skyrimie, kiedy musisz stworzyć zajebistą salę tronową i musi być klimaciarska, ale co innego zrobić level design do gry, która jest platformerem i pinballem jednocześnie i musi działać tak. w każdą ten stronę. Ten game loop musi być taki top notch, nie? W sensie faktycznie w punkt zrobiony. I wygląda trochę tak bajkowy jak Rayman Legends, tak. co tak mi się bardzo kojarzy. Wygląda jak taki budżetowy Ori też trochę. W sensie nie wygląda źle absolutnie, no ale to nie jest ten poziom. To nie jest poziom Raymana, to nie jest poziom Ori. To jest poziom niżej, ale to nadal jest bardzo fajny wykon. I autentycznie dobrze mi się w to grało. W sensie I nie co, spodziewałem sobie, się. Czy nie? Na ten moment nie, bo mam za dużo gier do ogrania i wiem, żebym tego nie ruszył. Ale dodam sobie do wishlist na pewno. Spoko. Trochę sobie życzę swoją drugą za tą grę, ale nieważne. Tak, tak. I to mi przypomniało inny tytuł, który jest ciut podobny, bo też bazuje na mechanikach pinballowych, i to jest Rollers of the Realm. To jest taki fantasy-based pinball, w którym zależnie od tego, jaką postacią grasz, masz tam jakieś story i wybierasz postać na przykład podczas poziomu, to ta postać jest jakby kulką na planszy. O Boże, więc to główna nie wygląda. Główna bohaterka jest tam jakąś taką złodziejką czy kimś takim, więc jej kulka jest jakąś, jest szybka i nie wiem, wyrzuca dodatkowe monety czy cokolwiek, ale możesz wybrać rycerza, który jest taką opancerzoną kulą i nim pokonujesz przeciwników. Trochę nie pamiętam już, bo grałem to lata temu, ale to jest autentycznie dobra giera też. No, to jest... tylko wygląda jakby wyszła z tym filmem z Kevinem z Kevinem, Boże, z Kefirem w latach 90. Bo wygląda strasznie źle. I dlaczego ma 9 na 10 na Steamie? Na czym polegają te oceny? To jest faktycznie średnia ocen? Tak. To jest dobra giera, w sensie. Tylko pamiętaj, że to jest gra z 2014, a 2014 rok na Steamie był zupełnie innym rokiem dla gier indie niż jest teraz. Teraz każdą grę trzeba jechać i bombować recenzje i tak to działa. No, ta gra wygląda basicowo. To jest taki typowe tanie modele 3D i trochę jakieś takie... Nie chcę o nim mówić, Rufus. Nie chcę. Ja to wygasuję. Dlaczego nie? Wygląda paskudnie. Denerwuje mnie. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo ty chyba jesteś... Ja nie jestem w ogóle pinballowy. A ty jesteś pinballowy. Jestem dość... trochę, no. Tak. Na Amidze, wiesz, Pinball Fantasies, Epic Pinball, Slam Tilt, w ogóle... I nawet chyba na fizycznych, nie? Trochę grałeś. Trochę grałem, ale to wiesz, na tyle, ile gdzieś tam znalazłem na mieście, czy gdzieś tam na, wiesz, zielonej szkole, nie? Wydaje mi się, że jakbyś przymknął oko na stylówkę, to byś się nawet dobrze bawił. Nie. Ale nie ma opcji. Musiałbym się pożygać. Musiałbym zawiązać oczy. Nawet pinball na słuch. I to jest dobry motyw. To jest dobry motyw. Ale na taką serious, smutną grę. Oczywiście, że tak. No, dokładnie. Tak, i na polski komiks dostała nagrodę na festiwalu. I niestety poza tym w nic nie grałem, ale... No to ale cześć. To elo. Ale mam trochę jakichś głupich tematów, ale mam też problem. Zdałem sobie sprawę, chcąc przygotować głupie tematy do tego odcinka, i myślałem, zrobię taki bekowy odcinek, że będą takie... z dupy tematy giereczkowe, albo nawet nie giereczkowe, i się pośmiejemy. Zdałem sobie sprawę, że trochę nie wiem, gdzie na szybko znaleźć takie awkward, derpowe newsy, na przykład z Polski. Aha. Bo potem od razu ci się wyświetla fakt i newsy o tym, że pyton ciągle gdzieś tam krąży. Pyton krąży nadal.
i że nie wiem, już jest w Warszawie i tak dalej. I zdałem sobie sprawę, że trochę tych newsów gdzieś tam jest za granicą lepiej prowadzonych. Ale wysłałem ci właśnie na Skype listę różnych newsów. Ja teraz widzę, skąd mi tam słuchać, co to jest za strona donald.pl. Nie mam pojęcia, pierwszy raz widzę tą stronę, ale jest tam artykuł. To jest najlepsze, słuchaj, to jest strona z taką kaczką gumową, nazywa się Donald i jest pod tytuł headline to jest lewica, prawica, bogaci. Co się dzieje? Nie wiem, stary. To jest jakiś darknet. Ja to znalazłem gdzieś na fejsie, ktoś to podlinkował. Mm-hmm. I musiałem się zainteresować, bo w tytule artykułu jest: we wsi Orla działa jedyna w Polsce grupa seniorek programistek 60+. Mm-hmm. I jest najlepsze to zdjęcie, gdzie siedzą takie przesunięte w bibliotece przy ścianie z kaloryferami, przy takich kompach na drewnianych krzesełkach. I tam jedna babka się nachyla i ma Windowsa otwartego, druga ma pasjansa, tak ordynarny na środku, trzecia ma coś, co wygląda jak jakieś, nie wiem co to jest, a czwarta ma Face'a, a piąta ma wygaszone czarne ekran, bo jeszcze nie zdążyła włączyć kompa do zdjęcia, także spoko. Żeby nie było, że hejtujemy. Bo to jest urocze w ogóle, strasznie. Ja obejrzałem też ten materiał, bo... Na TVP3 Białystok. TVP3 Białystok nagrała materiał o tych paniach. I połowa tego materiału pokazuje, jak panie zrywają cukinie i ogórki i zaprawiają ogórki. I a potem my zrywamy potem tylko jest boki. Jest cięcie na myszkę w tej bibliotece. I w sensie pomysł na dokument tak zrealizowany ma sens. W sensie pokazujesz ten everyday life tych pań i tak dalej i potem pokazujesz, jak one zajebiście nagle programują i tak dalej. Tylko problem jest taki, że super, że starsi ludzie się aktywizują i że takie akcje są organizowane. Mhm. Uwielbiam to, naprawdę. To jest wszystkie uniwersytety trzeciego wieku i tego typu warsztaty. Super rzecz. No ale fakt faktem, potem się okazuje, że jest taki materiał i faktycznie pani tam nadupcza w pasjansa na tych zajęciach z kodowania i że grają w jakąś uproszczoną wersję Minecrafta, w którym po prostu się rozwiązuje jakieś proste zagadki. I to bardziej mi to przypomina jednak takie trochę jak obsługiwać internet i jakie są proste gry, żeby trochę się aktywizować, niż klub kodowania. Grupa seniorek programistek. Tak. Wiesz, najbardziej mi się podoba ten fragment. Projekt był skierowany do młodzieży, natomiast zgłosiły się do niego też seniorki. Grupa na ten czas liczy 8 seniorek. Startujemy od bardzo prostych kodów w Scratchu. Przeszłyśmy też Minecrafta i scenariusze z godziny kodowania. Przeszłyśmy Minecrafta, przeszłyśmy internet, przeszłyśmy pinballa. Także spoko. Ja się z pani śmieję, bo wiesz, jakby moja babcia, kurde, przeszła Minecrafta i potrafiła coś zakodzić w żółwiku, nie? To spoko. Mhm. To bym się posrał tak w ogóle z dumy. Natomiast nie wiem, czy kojarzysz, ale programowanie było kiedyś, kilkadziesiąt lat temu jeszcze, kojarzone tylko i wyłącznie z kobietami. To był bardzo kobiecy zawód. Faceci przy hardware'ze dłubali przy szpulach analogowych, przy montowaniu układów scalonych i w ogóle, czy tam lampowych właściwie, a kobiety mogły tam sobie, wiesz, programować i faceci nie chcieli tego robić. I mam taką książkę, której słuchałem, teraz właśnie mi się przypomniała, to jest Innowatorzy, to jest książka od Waltera Isaacsona, jest dostępna oczywiście jako książka też na papierze dla zwierząt, jeżeli macie zamiar to czytać. I jest zajebista, jest świetna i ona pokazuje, nie wiem czy o tym mówiłem, ale to wspomnę teraz tak na szybko, ona jakby wraca do początków, czym był komputer, początki komputera i programowania, od Ada Lovelace i w ogóle jeszcze Byrona, którego była córką i tego nie wiedziałem zresztą, po dzisiejsze czasy i przez to jak powstał internet, Facebook, pierwsze komputery. I to wszystko skupia się na tym, że to nie jest kwestia nigdy jednej osoby, tylko pomysł bazuje na pomyśle wcześniejszym i jeszcze innym pomyśle i to nie jest jakiś tam geniusz, wiesz, który się pojawił i zrewolucjonizował całość, tylko to jest zawsze grupowe działanie. W tym właśnie pokazywał tą rolę kobiet przy programowaniu i przy powstawaniu komputerów, która jest, mimo tego, że jakby środowisko odrzucało kobiety jak zawsze,
to jest super niebanalna ta rola i wręcz jakby bez tych programistek i bez Ada Lovelace prawdopodobnie nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Także spoko. To tak mniej śmiesznie skończyliśmy śmieszny temat, który nie był wcale śmieszny, ale był śmiesznie napisany. Bo to jest, szczerze, to z tym mam trochę problem, że uważam, że to jest bardzo fajny temat i trochę mi się nie podobało to, jak został przedstawiony, bo mam wrażenie, że został skręcony przez dziennikarzy, którzy sami nie wiedzą, o czym trochę piszą. Co nie? I powinniśmy mieć większą bekę z nich tak naprawdę, a nie z tych babci, tak. Nie? Bo babcie są turbo fajne w tym materiale. Babcie. Starsze panie urocze. Seniorki. Seniorki nie są to moje babcie. Niestety. Nie przetrwałbyś, jakbyś miał moja babcia w Minecrafta miała gdzieś tam. Musiałbyś opychać 5 obiadów naraz, jakbyś miał 5 babci. I jeszcze byś dogładały. Jeszcze byś mówiły, jak mam używać komputera, więc najgorzej. Także spoko. To taki temat z serwisu. No to super, super. Tak to jest, ja nic nie miałem. Masz coś teraz, czy ja mam wyskoczyć z czymś fajnym? Aha, wyskakuj, zapraszam. Ja mam coś, czego się totalnie nie spodziewasz. Mówię serio, bo ci w ogóle tego nie teasowałem nawet. Bo słuchaj, mam coś takiego. I to jest paczka, którą dostałem. I tak wiesz, dostaję z recepcji od nas pracy info, że jest dla ciebie paczka, Vincent, i tak... A ja nic nie zamawiałem, co jest grane, nie? Tak, może znowu coś pewnie zbakowałem na Kickstarterze i przyszło do mnie 6 po 3 latach, tak dokładnie, i nie mam pojęcia co, to będzie jakiś rewolucyjny termos na zupę, nie? Albo coś, tak, o super, potrzebuję go teraz. Tak. Więc, najpierw list. On jest krótki dosyć, więc pozwolę go sobie przeczytać, bo jest mega uroczy. Mam nadzieję, że Chris, który go napisał, nie wkurzy się, że go czytam na antenie, bo come on, do podcastu jak się przysyła list, to chyba po to, żeby był czytany. Jeżeli nie, to trudno. Przygotuj chusteczki, stary, bo jest super wzruszające. Vincent Rufus, mam nadzieję, że zechcecie... Jeszcze raz, bo nie potrafię czytać. Vincent Rufus, mam nadzieję, że zechce wam się przeczytać te głodne kawałki pewne miłosnych wyznań hashtag nohomo. Opowiem wam coś. Spędziłem około roku mieszkając na Islandii. Jeśli miałbym opisać, jak się tam żyje, prawdopodobnie skończyłoby się na rancie złożonym związanek. Ewentualnie mogę porównać go do choroby morskiej. Przez cały czas pobytu, wliczając w tę mocno depresyjną zimę, nie tylko nie było co mądrego robić, ale też z kim mądrze pogadać. Dlatego chłonąłem więcej kontentu niż dotychczas, zwłaszcza podcastów. W tym miejscu chciałbym podziękować wam, bo serio mało co było w stanie tak mnie podnieść na duchu, jak beka podczas słuchania jęków. Więc mocno dziękuję za tę reaktywację i mam nadzieję, że nie stracicie ochoty do robienia tego dalej. Jak w końcu postanowiłem się wyrwać z tego odmrożonego zadupia, to pomyślałem, że jednak wam wyślę jakiś mały podarek. I tu się zaczyna cała historia, najlepsza. Ostatecznie na szybko wylądowałem w sklepie i godam babie, że chcę jakiś merch z waleniami. Tylko nie jakiś tam detek gówno z odpustu. Tam i goda, bierz pan zoki. Gwiazdka, zoki to są skarpety po śląsku. No to w przypływie radości wziąłem zoki, żeby po powrocie się zorientować, że to chyba nawet nie są prawilne humbaki, tylko jakieś orki z Majorki, no lipa. Tak czy inaczej, panie Vincent, mam nadzieję, że będą służyć, a żeby Rufusowi nie było smutno, to jeszcze kiedyś coś wyślę. Na razie, możesz dostać jedną, stary. Na razie mogę za to dołączyć zdjęcie zrobione przez znajomych z penisem wielorybka zrobione w jedynym na świecie muzeum penisa w Reykjaviku. To nie żart, to miejsce istnieje. Jest tu zdjęcie robione kartoflem i drukowane na drukarce igłowej prawdopodobnie. Tu jest humbaczy penis, prawdopodobnie humbaczy. Pozdrow wiatru w żagle, czy tam dashboard, czy co tam się na morzu godo, Chris. I to jest turbo fajna sprawa w ogóle, że coś takiego dostaliśmy i chodzi mi głównie o nie skarpety, tylko list, bo come on, wyobrazić sobie, że ktoś tam dryfując ostatkami życia na lodowej, wiesz, zmarzlinie na końcu świata był podtrzymywany przy życiu przez jęki walenia, no come on, nie? Aż duma rozpiera. Także single tier. I popatrz na to, popatrzcie na to, jak słuchacie, to teraz pokazuję skarpety. To jest prawilnie Memories of Iceland i są
I to są totalnie humbaki, tylko one mają takie, one są podzielone na dwa kolory, bo jest biały pod spodem i czarny u góry, ale to ma kształt humbaka totalnie, tak. To nie jest żadne oszustwo, to jest... To nie jest żadna jest orka, legit. Orki wiadomo, że orki to nie jest jeszcze, tak fajne jeszcze stworzenie. Scena nie zdrapał ceny, nie wiem co to jest KR, bo to wygląda jak korona, ale w Islandii są korony? Chyba nie, jakieś pewnie kraby, 990 krabów, także zaszalał. Cały rok łowił. Nie wiem, czy rozpakować, założyć tę skarpetę. Widzicie teraz jako ten. Więc nie wiem, czy... Nie wiem, zobacz, może sobie zawieszę tak przy tych, przy nagrodach, które zdobyłem we wszystkich konkursach. I to zajebiście, Vincent, bo ja mam przecież moje skarpety w Walenie. No, ty teraz masz swoje. Zrobimy meeting. Jest cudownie. Może, tak jak możemy się robi meeting, jak się robi spotkania nieszczepionych dzieci, żeby mogły się pozarażać na przykład ospą, to sobie zrobimy taki ten... Meeting. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ja bym chciał dodać super. Ciekawostkę swoją drogą. To jest Dziękuję bardzo. Super Turbo List, ale ma drugie dno, o którym może nikt nie wie, które znam ja. Mianowicie Islandia. Dobrze, że z niej uciekłeś, Chris, bo to jest ciągle jeden z nielicznych krajów, w którym jest legalne wielorybnictwo. Więc Islandia aktywnie morduje walenie non-stop i cały świat próbuje coś z tym zrobić. Mówi, tak. Ej, Islandio, może skończ. A Islandia mówi, ma to w dupie. Więc jakby dobrze, spoko, fajnie. Tak, żeby jeszcze dodać disclaimer do tego, co powiedziałeś. To są korporacje, firmy, natomiast ludzie żyjący na Islandii nie jedzą tego mięsa ogólnie. Tylko to jest wszystko na eksport i większość do Japonii, do tych kurwa zwyrodnialców jebanych. Także to nie jest wina poczciwych mieszkańców Islandii, którzy tam nie mają nic do tego. No nie wiem. Ale z drugiej strony ci pracownicy nie są Japończykami prawdopodobnie, nie? Także to jest kwestia, ja bym to postrzegał jako kwestię firmy, a nie narodu, nie? Firmy. Tak jak wiesz, jakbyś mówił o cyberpunku i korporacjach, a nie tych... Możemy spróbować tak to wytłumaczyć, jeżeli chcemy być mili. A możemy też powiedzieć, jeb się Islandia. Teraz puśćmy hymn Islandii i zróbmy coś perwersyjnego. I tutaj puszczasz hymn Islandii, którego nie znałeś wcześniej i okazuje się, że w słowach jest jemy walenie codziennie. Jakie są pyszne. Aby zabijać te stwory. Damn it! Chciałem być miły, fakt. Chciałem być miły. Bardzo ciepło, Vincent. Ale jedziemy dalej, nie zatrzymujemy się ani na sekundę. Ale co? Czym jedziemy? Ja mam tylko jedną rzecz tylko. Tak? A nie chcesz mówić o tym, że polski symulator pszczoły pozwoli uratować zagrożony rój. What? Ej, ja to dzisiaj widziałem, to jest polskie? Tak. O Boże. Eurogamer polski, który swoją drogą kongracy, bo stał się jednym chyba z największym albo jednym z największych serwisów gamingowych w Polsce. Naprawdę? Czego się nie spodziewałem, jeśli chodzi o odwiedziny i tak dalej. Ale oni mają większość tłumaczonych tekstów, czy większość naszych? Wydaje mi się, że część jest tłumaczonych, ale część jest, to zawsze chyba tak działa, nie? Że część jest w miarę tam przekładanych z głównego Eurogamera, a część jest tworzonych, mnóstwo myślę, że jest tworzonych tutaj u nas konkretnie, niezależnie. Okej. Okay. I polskie studio, o którym nie miałem pojęcia, że istnieje, a nazywa się Warsaw Games, zaprezentowało polskie, Bee Simulator, symulator pszczoły, w którym będziemy latać pszczołą i bronić swojego roju przed zagładą. Mm-hmm. I w sumie wygląda to całkiem decent, po trailerze nie jestem w stanie ocenić, czy będzie turbo dobre. Oprócz tego, że wygląda jak Goat Simulator, jeżeli chodzi o poziom wykonania. No tak, ale Goat Simulator było dość dużym sukcesem, więc w sumie może... może to też będzie. Podoba mi się, że wybrali narratora. Wybrali narratora trochę jak do filmów przyrodniczych. W trailerze. Mam nadzieję, że będzie w grze, ale pewnie nie. I to tworzą ludzie z Vivid Games, CI Games, Farm 51, Bluebird Teamu i Flying Wild Hogów. Okej. Okay. Trochę tam ludzi siedzi. Znaczy, taka ciekawostka. Są X. To nie jest tak, że 6 firm się połączyło razem. To by było. To by było niezłe. Zrobiliby Wiedźmina 8. Słuchaj, jestem on fire i mam kolejny news. Dawaj. W ogóle to jest najgorsze, nie? Bo będą tak przydatowane zaraz. Bo... Dlatego nie jesteśmy newsowi, ale wybieramy te takie najfajniejsze, najbardziej dziwne. Najbardziej derpowe. Tak. Ale muszę
totalnie wypracować lepszego skilla researchowego, jeśli chodzi o derpowe newsy, bo na co dzień w ogóle nie czytam. Zatrudnijmy kogoś, albo otwórzmy grupę, gdzie ludzie będą wrzucać takie derpne rzeczy. Chcecie robić to za nas? Nie mamy zupełnie nic dla was. Nie płacimy zupełnie nic. No ale tak, myślę, że jak są jakieś fajne newsy, które są... Nie muszą być giereczkowe, ale jak są turbo śmieszne, derpowe... Nie muszą być, lepiej jakby były, ale... Spoko. Mhm. Na przykład ten, który mam, jest technologiczny, a nie giereczkowy. Alexa. Nasza... To jest ta platforma do grania w Skyrima ostatnio. Tak, platforma do grania w Skyrima oraz głosowy obsługiwator twojego domu. Mhm. Ma nową opcję z jakiejś apki, która się nazywa Away Mode. I ma naśladować różne głośne rozmowy w twoim mieszkaniu, jeżeli ciebie nie ma. To jest Kevin sam w domu mode. Z tymi trochę tańczącymi, wiesz. Tylko... Świetnie się bawimy, sam rodzice w domu. Co jest ciekawe, tutaj traki, z których się montuje ten tekst, są pisane przez writerów z SNL-a na przykład. What? I It's Always Sunny in Philadelphia i, tak, i coś, czego jeszcze nie znam. UCB, nie wiem czym jest UCB. Więc jest to ciekawe i... Są to na przykład głośno czytane instrukcje z IKEA, albo jakieś głupie dialogi, albo na przykład sesja RPG boardgame'owa odgrywana gdzieś tam aktorsko i czytana na głos, tak żeby gdzieś tu był taki bardzo spoko cytat, ale nie potrafię go teraz znaleźć. Że włamywacz myśli, że w domu siedzi ktoś, kto jest totalnie nie do zniesienia, więc i tak się nie włamie. To jest cel tego. Właśnie widzę tego newsa. Wyobraź sobie, że ta apka, która to uruchamia, jest w trybie free i możesz i subskrypcji możesz płacić, ale możesz nie płacić. I wtedy włączają się reklamy w trakcie. Jest taki przerwany tekst i wiesz tam... Squarespace. O, to było super. I to by ciągle działało. Może nawet lepiej. No, w sumie może. Google Earth nie jest już płaskie. In your face, flat earthersi. Płaskoziemiczanie. To na pewno mnie przekona. To jest zupełnie nie jest to ciekawy news. W sensie jest spoko, ale możemy przejść dalej. Mm-hmm. Mam go otwarty trochę losowo i nie wiem, czemu ci go wysłałem. Z innych newsów. Gracze, to jest akurat ciekawy news, bo ja lubię czytać o takich rzeczach, bo to jest syndrom EVE Online. EVE Online jest grą, którą ja bym nie chciałbym w nią grać i poświęcać tylu godzin i mieć drugiego życia w EVE Online, ale super mi się czyta czasami o tych bitwach albo jakichś przekrętach i tak dalej. No to teraz coś takiego trochę się stało w WoWie, tylko na mniejszą skalę, bo wyszedł nowy cinematic, bardzo fajny zresztą. Tak. I ludzie się trochę oburzyli, że Sylvanas, która jest War Chiefem Hordy, jakby strukturalnie jest szefową całej nacji, całej strony konfliktu, zrobiła coś, co według graczy jest trochę niezgodne z jej charakterem, bo ona miała być takim szarą postacią, a zjarała drzewo życia, które jest tam turbo ważną lokacją. No jakby wydała rozkaz wymordowania cywili, tak prosto mówiąc, w wojnie. Tak, w tym cywili de facto hordowych, bo tam wargeni żyją i tak dalej. I fani uznali, że to nie jest ich przywódca już, więc w innym filmiku inny z przywódców Hordy, jakiś taki mniejszy trochę, ale też ważny, ma ten taki gest, że ściąga z siebie zbroję i chce się poddać i tak dalej, cokolwiek. Więc gracze wewnątrz gry zaczęli ściągać naramienniki. Tak, które powodują, że to jest... Naramienniki w Warcraftie to jest 90% estetyki Warcrafta. Tak. I to jest strasznie fajne, jak czytasz o tym, że aż tak to wpłynęło na całą społeczność. I come on, Blizzard to wiedział, to jest wszystko projektowane pod to. Tak. No a ten konflikt jest, wiesz, jakby masz historie budowane w Warcraftie i one są takie turbo rozwinięte i to działa jak Expanded Universe, nie? Tu coś w dialogach, tu coś gdzieś w jakimś filmiku, tu coś w jakimś opisie questu i można to sobie przeczytać. Pewnie jeszcze książki i komiksy są.
I wiesz, i żeby to płynnie szło i żeby to jakoś tchnąć życie, to trzeba co chwilę wymyślić jakiś, jakąś, wrzucić coś, jakąś zapałkę, jakiś granat do pokoju. Mhm. No i ja się cieszę ogólnie, znaczy ja w ogóle nie śledzę tego, ja nie jestem blizzardowy, ale ja, fajnie się patrzy na to, że to nie jest nagle, o, atakuje naszą ziemię jakiś z dupy wilan, z dupy, wiesz, dziura potężna, zła, mhm, wychodzi na... rozdziela się, wyrwa kosmiczna, wiesz, i jakieś tentakle wychodzą. Tylko jest jakaś taka historia, gdzie what the fuck, co jej odpierdoliło, nie wiadomo o co chodzi, być może się dowiemy, być może to będzie bardziej zniuansowane i ciekawe, nie? Także spoko, takie strony właśnie tych skłóconych nacji ze sobą są zawsze takie romantyczne i fajnie działają i ekstra widzieć, jak gracze to biorą do siebie i pewnie faktycznie się wkurzają, nie? I faktycznie tym żyją. Mhm. Bo jak sobie wyobrazisz takiego stereotypowego wowowego gracza, no to tam nieźle roleplayuje w tym wszystkim. No jak już grasz w grę od iluś tam lat. No. No jest... Ile już lat ma WoW? Czekaj. Google 12? It. Ile stawiasz? Stawiam dychę, ale nie jestem pewien. 2004. O stary, to nie miałem pojęcia, że aż tyle. No. Także... I to jest super, że oni potrafią podtrzymać tą grę cały czas i to nadal jest jakby jedno z większych MMO, jeśli nie największe tego typu RPG jednak. No. Szacun. Mnie się podobają te cinematiki. To jest efekt cinematic uboczny. Cinematic są zajebiste. Tak. I to jest fajne, że teraz wypuścili ten cinematic właśnie z tym wodzem, który jest full 3D, takim renderowanym i tak dalej, jest bardzo dobry, ale wypuszczają też te... Zapomniałem teraz tytuł tej serii, ale będą trzy filmiki takie... Tak, Warbringers. Tak. O tych trzech kobietach, na które wpłynęła wojna w jakiś tam sposób i tak, to wpłynęło na ich charaktery i są bardzo spoko. Ten pierwszy był bardzo dobry. One już wcześniej były tak robione, te filmy, z innego dodatku też, w taki sposób jakby motion komikowy i bardzo mi się to podoba. To jest też spojrzenie we właściwą stronę, nie? Nie róbmy super podrysowanych, zajebiście, wiesz, pixarowo zanimowanych postaci. Opowiedzmy tę historię tak na minimalu, ale tak akuratnie zrobionym. Po prostu tutaj muśniecie, tutaj coś, nie chodzi o to tło, chodzi o tą postać, skupiamy się na niej. Ekstra to jest zrobione. Ja się strasznie jaram jako artysta. Mhm. I też ten pierwszy film z tej serii był o tyle fajny, że był śpiewany. Tak. Bo super klimat. Tak. A te, o których mówisz, te starsze, to na przykład były z Mists of Pandaria dodatku. Ja pamiętam to... z orkami poprzednie też. Nie wiem, czy kojarzysz. Też były. Mhm. One były później chyba. Pandaria chyba była wcześniej. Była wcześniej, tak. I Pandaria była o tyle fajna, że ona miała stylówkę tych chińskich legend i też te takie tuszowe, rysowane rzeczy. To było super dobre. No, ale Blizzard wie, co robi animacyjnie. No, od zawsze się mówi, że oni powinni otworzyć studia animacyjne i robić pełnometrażówki. Tak jest. Wiadomo. A propos klimatu jeszcze, bo ty tam zaraz się przekopiłem przez cały internet, chyba że coś masz naprawdę dobrego. Mam tak dobre rzeczy, nie masz pojęcia. Dobra, to wrzucaj. Stary. Czy Szczęki, film Stevena Spielberga, może zawierać w sobie rozwiązanie morderstwa sprzed lat? Pewnie tak. Skoro pytam... tak jak mówiłem, dzisiaj szukałem bardzo dziwnych newsów i okazało się, że jest jakieś morderstwo z 1974 roku, które jest nierozwiązane do dzisiaj i gdzieś wśród fotosów z planu znaleziono kobietę, która może wyglądać podobnie do ofiary bodajże i mimo, że dziennikarz, który na to wpadł, stwierdził, hej, powiem to policji i pewnie powiedzą, wal się na ryj, co nas to obchodzi. Powiedzieli, że totalnie teraz rozgrzebią sprawę, bo dostawali gorsze tropy w innych sprawach niż scena z filmu. To jest sprzed 40 lat. Tak, dokładnie. A news jest z tego roku, z końca lipca. No, nie chodziło mi o to, że news jest sprzed 40 lat. Tak przekopuje się przez stare gazety, wiesz, totalnie. Deep dive'a zrobiłem. Bardzo. Takie ciekawostki. Co ty na to, Vincent? Ekstra, dobra. No to jak masz samo gówno. Nie, więc dobra, teraz zaufaj mi. Zaufaj mi, to jest ten moment. Rogue goats take over Idaho neighborhood.
stado dzikich kóz zaatakowało sąsiedztwo w Idaho. Ponad 100 kóz wariuje gdzieś po Stanach, a ty tu siedzisz swobodnie i enjoyujesz Kraków i Katowice. Ja się trochę boję pytona nadal. 100 kóz kontra polski pyton. No ale co te kozy robią w sumie? Co mogą chodzić po ulicy? No spoko. No stary, jedzą trawę ludziom sprzed domów i atakują drzewa. I cytynato, to nie jest 100 kóz. Wyobraź sobie, że idziesz sobie do pracy teraz, do Artifexu. No. Bierzesz sobie tą swoją kawkę ze Starbucksika, czy co tam pijesz. Na bank bije po drodze kawkę i to swoją kanapkę z mielonym. Wege i nagle mielony. Wyskakuje ci 100 kóz. I co robisz? Wolałbyś ci walczyć ze... mieć przeciwko sobie 100 małych kóz, czy jedną wielką? Dlaczego mam w ogóle wybierać jedną wielką? Ja tak patrzę na to i tak wygląda, jakby padało kozami po prostu rano i... No i są se, no. Także generalnie mam nadzieję, że zrozumiałeś, że to jest ten moment, kiedy ja już zdrapuję rzeczy z dna beczki. Tak, wiesz co, tak zrozumiałem to dawno i chciałem ci dać znać, że może przejmę tę sprawę, ale nie. Rozbijesz po prostu głową. Dajesz, Vincent. Nie, bo ja chciałem powiedzieć, że kupiłem sobie starą grę, która nie jest taka stara na Switchu, bo Switch nie jest taki stary, nazywa się Kingdom the New Land. Kingdom New Lands jest pikselkowym tworem indie. Grałem. I odpaliłem sobie raz i mam mieszane uczucia, ponieważ... Zgadzam się. Ja widziałem, jak ta gra wygląda, mniej więcej, ale nigdy nie widziałem żadnego tutorka, ani jak ktoś tłumaczył gameplay, o co chodzi, tylko wiesz, ten, z trailerów oficjalnych. Słucham muzy, bo mi się turbo podoba muzyka. Jest fenomenalna z obu części jakby. I ta gra ci nic nie tłumaczy od początku. Masz tam przez 5 kroków jakby takiego duszka przed sobą, który ci wskazuje tutaj, naciśnij, przytrzymaj A, żeby dać monetkę i coś tam. I to jest fajne, ale później jak coś spierdolisz, czyli wydasz monetki, to grasz w przegrywanie. A granie w przegrywanie nie jest fajne, bo po chuj masz to robić. I się zraziłem trochę i nie wiem, kiedy jeszcze raz odpalę, bo... Takie wiesz, wydasz całe swoje resursy i nie masz za bardzo jak się odbić, bo na tym polega gra, gra ci mówi, internet ci mówi, no tak, ale to jest gra o ekonomii, musisz dobrze tą ekonomią rozporządzać. I tak wiesz, no i spokój, co mam, ja nie lubię tak resetować gier, po prostu wyłączać Alt+F4, kasować save'a i jeszcze raz po prostu robić profil, żeby się pograć, wiesz, w grę. To nie jest gra o ekonomii, jeżeli nie wiesz, na co wydajesz hajs, bo interfejs nie jest wystarczająco jasny, żeby ci podpowiedzieć. Zupełnie. Masz slot na ikonkę i zobacz, co się stanie. Znaczy slot tak. Na ikonkę. Slot na pieniążka, nie? Na monetę. Tak. I o ile możesz się domyślić, że jak wrzucasz hajs w stoisko z młotkami, to wygeneruje ci się młotek tak. I ktoś ten młotek weźmie i będzie budowniczym, to już w momencie, kiedy masz powieszonych, nie wiem, tam bodajże 5 tarcz na twierdzy tak. I rzucasz w nie hajsem i nie jest to mało hajsu i okazuje się, że to ci tworzy rycerza i ten rycerz zamienia ci na przykład łucznika w takiego, który już nie będzie polować na króliki, więc nie będzie ci generować hajsu i nagle ci się sypie cała ta ekonomia. Aha. To nie jest to twój błąd, tylko to jest błąd gry, która ci nie powiedziała, jak działają jej systemy. Tak. I to jest I to kolejne... nie są intuicyjne rzeczy. I to jest właśnie też to, co jakby mieliśmy ten wniosek z No Man's Sky, nie? Że no spoko, ja mogę się przekopać przez wiki gry, ale mogę równie dobrze sobie włączyć inną grę i się dobrze bawić. Nie wiem, czy chcę do niej wrócić. Trochę żałuję, że ją kupiłem w sumie i że nawet nie spojrzałem na początku. Ale hej, po to mamy podcast, żeby wam o tym powiedzieć, żebyście wy nie kupowali gówna. Także... nie, ja dam jej szansę, tak szczerze mówiąc, bo ona chyba nie ma aż tylu systemów, w sensie ma jakieś tam, wiesz, kilka, okej, to robi to, to robi to, ale chyba nie jest aż tak skomplikowana, tak mi się wydaje. A nie jest tak, że ten New Lands ma już jakiś system save'owania trochę? Że nie trzeba aż tak zaczynać od nowa za każdym razem? Bo mogę się mylić, ale ja grałem w tę grę zanim ona wyszła, w jakąś betę czy demo, czy w przeglądarkowego triala, wersję podstawową. Potem grałem w podstawową wersję pełną, potem grałem w New Lands. Więc mam jakieś tam porównanie. Tak, czy jak grałeś w New Lands po podstawowej, to znaczy, że ci się tak podobało, że grałeś następną? Chciałem sprawdzić, na ile poprawią. No. Ta gra jest lepsza, w sensie wyobraź sobie, że to, że grasz w New Lands, najbardziej dopracowaną wersję i cię to wkurwia, to sobie pomyśl, jak to działało wcześniej. To było jeszcze mniej czytelne, jeszcze mniej intuicyjne i niektóre systemy działały jeszcze gorzej.
bo teraz masz w miarę jakiś cel w tej grze, typu tam trzeba wydostać się z tej wyspy i popłynąć na kolejną. Tak, jest statek, tak. Tak. No tylko to w podstawce nie było, z tego co pamiętam, tego celu. Tam albo trzeba było przetrwać ileś nocy, albo zniszczyć jakiś ten portal, z którego wyskakują te potworki. No i masz to też poczucie tej losowości, typu, że jeżeli atakują cię potwory i twoi łucznicy chybiają strzałami i przez to może, nie wiem, zniszczą twoje umocnienia i tak dalej, to nie czujesz, że masz na to wpływ, tylko że przegrałeś, bo... Tak, to jest taka derpo strategia, nie? Bo jak masz, wiesz, faktycznie grę typu, nie wiem, od Faraona do Tiberian Sun przez jeszcze coś innego, czyli typowe RTS-y w zasadzie, gdzie zaznaczasz sobie jednostki, co mają robić, gdzie mają iść i jakby decydujesz się na to, że okej, wyprodukujesz taką jednostkę, taką, nawet w cywilizacji chociażby, która jest w ogóle przekomplikowana, nie? To jakby wiesz, co robisz i to i jakby masz wyobrażenie tego, co chcesz osiągnąć i teraz wiesz na przykład na podstawie jakichś tutoriali własnego doświadczenia, co powinieneś zrobić, żeby tam dotrzeć, a tutaj nie wiesz, gdzie dotrzeć i nie wiesz, co to zrobi w ogóle, więc to jest takie, takie strategie derpienie, nie? Tak nie masz pojęcia, co jest fajnie, super. Bo to jest bardzo proste też wytłumaczenie na to i to jest smutne wytłumaczenie niestety, że gdyby ta gra powiedziała ci, o czym jest i jak działa, to by starczyła na dużo mniej godzin. I to jest... Tak myślisz, że za tym idzie? Bo, no, wiesz, głupi przykład. Spotykasz w lesie statuę czegoś tam i jest slot na 20 monet, co w grze jest dość dużą ilością monet, dużą liczbą. Więc wsypiesz te 20 monet w tą statuę i okazuje się, że ona robi coś, co na ten moment nie jest ci w ogóle potrzebne, bo nie wiem, ulepsza ci łuczników. Zmarnowałeś 20 monet, możliwe, że przez to jesteś w momencie nie do przejścia. I grasz w przegrywanie do końca. I grasz w przegrywanie. I potem grasz ponownie i inwestujesz kolejne godziny, tylko że to nie jest satysfakcjonujące, bo nie przegrałeś ze swojej winy w ogóle. I ja jestem bardzo krytycznie nastawiony do tej gry, ale ona też jednocześnie osiągnęła bardzo duży sukces jak na indyka. To wydało bodajże Raw Fury, to jest jeden z ich większych sukcesów jako wydawcy indykowego. Więc szacun, ale totalnie nie kumam. Ona brzmi dobrze, całkiem nieźle wygląda jak na piksele. Ta animacja nie jest jakaś turbo super, ale te kolorki, filtry i w ogóle to jest nawet nieźle zrobione. I się dziwię, że ona się dobrze sprzeda, bo raz, że to co mówiliśmy, dwa, że pacing jest taki, że no dobra, to teraz mogę co sobie pojeździć koniem i czekać, aż się zmieni pora dnia, żeby zebrać hajs. I właściwie nie mogę nic robić, po prostu taka, nie mogę skipnąć tej akcji. Chyba, że o czymś nie wiem, ale jest taka, wiesz, ten pacing jest taki powolny, niespieszny, nie? Ja bym powiedział, że nie wiem, bo ty grałeś póki co raz, czy tam, nie wiem, cokolwiek. Tak, raz zagrałem, ale wiesz, to są pierwsze wrażenia, które trochę... I wydaje mi się, że sięgniesz drugi raz. Tak. I jeżeli teraz pójdzie ci dobrze, to dojdziesz do pewnego etapu, gdzie idzie ci dobrze i jeżeli w tym momencie przestanie ci pójść już jakoś sensownie i przegrasz, to nigdy nie wrócisz do tej gry. Ja tak miałem. Mam takie wrażenie. Pierwszy mój gameplay był taki bardzo failowy. Granie w przegrywanie i uczenie się systemów. Drugi był bardziej konkretny. Mówię, ej, mam królestwo i tutaj macie biedaki to złoto. Strzelajcie do tych królików. Nigdy nie podszedłem po raz trzeci do tej gry, bo nie chciało mi się przegrywać znowu etapu początkowego, który trwa na przykład, nie wiem, 2 godziny, tak? Żeby dotrzeć do tego etapu, na którym przegrałem. Ponieważ nie ma checkpointa sensownego, albo save'u, albo lepszego systemu skipowania niektórych rzeczy, jak już wiesz, jak coś robić. No nie jest to super tytuł. Nie jest, Vincent. Przykro mi. Przykro mi, że wydałeś te hajsy. Nie, jest spoko. Jakoś przeżyjesz bez tych 3 euro, czy ile tam kosztowało? Nie, na Switchu są gierki, wiesz, nie są często w promocji. A bo to na Switchu grałeś? Tak. No, come on, wiesz, na swoim Macu mogę odpalić, wiesz, tak jak powiedziałeś, symulator, wiesz, kota vaporwave'owego i jeszcze innej. Nie, śmieję się, to większość gier, które bym chciał pograć na PC, jakbym chciał grać na PC, to bym odpalił sobie na swoim iMacu, okej? Okej. Dobra. To co? Żegnamy się. Co, jak to się żegnamy? A to nie jest tak, że to jest taki specjalny odcinek, który trwa 16 godzin? No nie, no to ja się żegnam, bo ja i gdyby się mówiliśmy, że to ty robisz, nie? Na końcu.
Tak, ja do jutra siedzę tutaj. Ty do jutra siedzisz i czytam montujesz to o kozach atakujących. Tak, tak, czy też wszystkie newsy, jakie ci się otworzą, a że cały czas są generowane, to masz... To trochę mi tu zejdzie. To masz przejebane. Tak, ja mam tradycyjne islandzkie nakrycie głowy. Chciałem tak zakończyć takim gestem jakby nasz podcast. To jest teraz nasz zwyczaj. Jakby następny sezon też będzie kończony w taki sposób. Tak, to ja w takim razie zrzucę sobie coś z biurka. Telefon na przykład. Ale ja mam na przykład, mój drogi, full swagson na warszawskiej Praszce. Mhm. Mam nereczkę z waleniem. O kurde. Nie ma biedy. To generalnie mam wrażenie, że z tego się robi jakaś choroba, bo... Czym pachnie w ogóle twoje? Moje skarpetki pachną chyba Islandią, tak mi się... albo listonoszem, nie jestem pewien, ale całkiem spoko. Ale dostałem też, przypłynął do mnie prosto z Chorwacji, taki kolejny do kolekcji ceramiczny waleń. Nie, robisz jak moja matka, która zbiera porcelanowe słoiki. Słoiki, kurwa, porcelanowe słoniki i ma całą meblościankę zajebaną, wiesz. Moja matka jest pasjonatem. Ale to właśnie zaczyna mi się to wymykać pod kontroli. Trochę tak, nie? Trochę tak. Jesteś szabrownikiem. Ale jestem bardzo wdzięczny, jest bardzo uroczy. Czy ma imię? Bo tak tylko jeden miał, słuchacze zdupili sprawę, bo nie za bardzo coś fajnego wymyślili dla twojego walenia, którego prosiłeś. O imię. Zgadzam się. No, także masz dla niego imię? Nie mam dla niego imienia jeszcze. To mają być gotowe do wszystkich pozostałych na następny sezon, albo nie nagrywamy. I to takie nie jakiś Oscar czy coś tam, jakieś takie... To zrobię dla Adama. I dla Oscara z podsłuchane.pl. Także nie ma czegoś takiego. To jest pójście na łatwiznę. Zgadzam się. To ja jeszcze zrobię szybką przelotkę przez komentarze. No, dawaj. Ty też miałeś jakieś fajne. Coś powybierałeś, Vincent. Nie. Ja miałem jeden, w którym możesz bronić honoru swojej firmy i możesz w tym fragmencie mówić ze swoją firmą, jak chcesz, bo się disclaimowaliśmy, że nie mówimy za nasze firmy. Ale był o Frostpunku. Gdzie tak, mi tu kody mam dają, sobą. Jak można coś tam... Czekaj, sprawdzę to, żeby... Ja nawet mam go przed sobą. Dobra, dawaj. To Seba do nas napisał. To nie jest przypadek. Do segmentu odpowiedzi. Dziwi mnie trochę reakcja studia 11bit na taką akcję z Frostpunkiem na Amazonie. Większość twórców gier mówi, że kupowanie gier z G2A i tak dalej jest oszustwem, bo nie płacimy całej ceny za grę i nie są to gry na nasz rynek. Ale kiedy wyskakuje taka akcja, że ktoś kupuje zhakowaną grę za grosze na Amazon, to już nie jest oszustwem? Problem jest taki, bardzo podstawowy, że Amazon jest olbrzymim sklepem, który generalnie jest legit. Mm-hmm. G2A. Jaki jest, każdy widzi. Mm-hmm. I to, że się pojawia oferta na Amazonie i jest jakimś takim ogólnym fuck-upem trochę sklepu, trochę ludzi, którzy niektórzy chcieli przycebulić, a niektórzy autentycznie po prostu chcieli kupić grę i liczyli, że tak. Robią to w dobrej wierze. No tak, to jest nie... tak, jakbyś wszedł do Tesco i miał ściągnięte z wagonu jakieś przeszmuglowane rzeczy postawione na półce, nie? Tak. Więc to jest, zupełnie nie są jabłka do jabłek, że tak powiem. I w życiu byśmy nie zrobili tego typu akcji z G2A-em, bo raczej po prostu bojkotujemy tamtejszy serwis. Chyba mogę o tym mówić. Mówisz prywatnie, tak? Mówię prywatnie. Okay. Mówię prywatnie, ja osobiście bojkotuję. Co chwilę można jakby coś zmieniać, Rufus. Tak. I co tu jeszcze było? Widzę, że to akcje ktoś... już nurkują. Jak walenie. Cześć, a gdyby tak filiona wytrenować fizycznie, odchudzić, załatać kitem dziurę i dać nowy lakier, ewentualnie przekręcić licznik. W sumie nie wygląda na te swoje 200 lat, pozdrawiam. Bardzo martwi mnie ta część wypowiedzi, która mówi załatać kitem dziurę, bo nie wiem, czy Nathan byłby zadowolony z takiego biegu rzeczy. Nie, no o tym już mówiliśmy, że no spoko, nie? Ma swój charakter, to jest dobry aktor, ale ja bym nie oglądał pełnometrażówki. Zupełnie nie. No i nie wiem, czy jest w stanie się skupiać, ale ja mówię dalej. Nie jestem przekonany. Nie wiem, jak to ja nie jestem przekonany. Komentarz mnie nie przekonał.
Memy z chomikiem z Overwatcha i ten ogromny hejt na tą postać nakłonił mnie, żeby odpalić Overwatch. Na początku tylko po to, by irytować ludzi huśtaniem się po mapie, ale naprawdę świetnie się nim gra. W ogóle, ile trzeba poświęcić energii, żeby odpalić Overwatcha, zrobić jakiś update i nauczyć się śmigać chomikiem, żeby wkurwiać ludzi. Ale później się podoba, spoko. Szanujemy to podejście. Typ gracza, tak. Szanujemy tak. Bardzo. Ładne rzeczy. Nie tak ładne jak skarpety, ale spoko. Możecie też pisać komentarze. Możecie nam wysłać komentarze wyhaftowane na przykład. Też na merchu. To spoko, spoko. Później je będziemy sprzedawać na Amazonie. I jeżeli macie jakieś super sugestie co do kolejnego sezonu, coś byście chcieli zmienić, tak. I z, nie wiem, na przykład prowadzących. Prowadzących, to... albo na przykład coś wam się nie podoba w audio, albo w wideo, albo muzyczka jest nie taka, albo... Nie, ale tak serio, coś wam przeszkadza na przykład, albo macie pomysł, żeby coś dodać, nie wiem, brakuje wam pucharu z serem, albo te newsy były do dupy, bo Rufus powinien się przygotować do podcastu, a nie jakieś rzeczy wymyślać o starcach i kozach. Także mówcie nam, piszcie nam. To brzmi jak dobra planszówka. My to robimy. O starcach i kozach. Kozy i starcy. Bo my to robimy dla was, nagrywamy i mówimy o tym, co nas jara, ale czasami nie musi to też jarać całkiem was na przykład w formie. Wystarczy może zmienić jakiś taki fragment i dla nas to nie będzie jakieś super męczące, a wy zauważycie super różnicę i będzie okej. Okay. Nie wiem, nie wiem co wybrać, bo dla mnie jest idealnie, nie? Ale... Ale jakby coś Ale tak, wszelkie sugestie przyjmujemy i ignorujemy i komentarze chętnie czytamy i odpowiadamy na pytania zawsze. Dokładnie. Więc szykujcie się na kolejny sezon. Tak. Jeszcze większy, jeszcze lepszy, jeszcze głośniejszy. Tak jest. A ten sezon był dla mnie super w ogóle. To z tymi kamerkami. Mega dobry. Ja się bardzo cieszę z reaktywacji. To było ekstra. Nie mówię, że był mega dobry, bo jestem nieskromny, tylko że bardzo dobrze się bawiłem nagrywając ten sezon. Tak jest. Dokładnie tak mówię. Nasz drugi sezon to będzie dokładnie No Man's Sky Next. Czyli więcej gówna. Okej. Okay. To chyba wszystko, nie? Tak. Mam nadzieję, że będziecie tęsknić. Chociaż troszkę. Troszunkę. Jakby was gdzieś tam uwierało coś czy coś, to piszcie do nas na Facebooku, może możemy jakąś, wiecie, grupkę skombinować wakacyjną czy coś. I jak obiecujecie, że będziecie coś pisać, bo jak nie, to zdechnie, to bez sensu. Po co nam takie zdechnięte, zawiniemy w dywan, wyrzucimy, bez sensu. Tyle się narobić, ale spoko. Poza grupka tym, są jeszcze inne podcasty. Walenie pod trzepakiem. Są inne podcasty, które teraz chyba skończyły przerwę albo kończą przerwę, bo tak wyszliśmy sobie trochę na zakładkę z grupy podsłuchane.pl, możecie sobie zobaczyć. Co prawda nie ma tam dużo o giereczkach, ale jak my mówimy o popkulturze, to tam jest więcej, więc posłuchajcie. Jest w czym wybierać, pewnie w większości już je znacie, bo jesteście stamtąd, a jeżeli nie, to zerknijcie na staw. I to chyba wszystko, także kończymy. I dziękujemy za słuchanie i oglądanie Jęków Walenia sezonu pierwszego. Super Turbo Redux. Dokładnie. Teraz dobrze. O ile dobrze pamiętam. Yeah! To na razie. Na razie, elo. Okay.